relacje między rodzicami a dziećmi to są właściwie, no, to jest coś najważniejszego w naszym życiu. Od tego się wszystko zaczyna. Dom to jest fundament i właściwie od tego, jakie będzie nasze dzieciństwo, zależy nasze potem późniejsze dorosłe życie. I faktycznie, o ile w Pręgach chciałam opowiedzieć o tym, że zabrakło tej miłości w domu, w którym był tylko ojciec i syn, to zbliżenia opowiadają już o dorosłej córce i jej matce i o relacjach dwóch kobiet, w których tej miłości jest aż nadto. Kiedyś słyszałam takie sformułowanie, że nie ma czegoś takiego, że można kochać za bardzo. A mnie się wydaje, że jednak wielka miłość niesie z sobą wielkie zagrożenie. I też chciałam, żeby ten film był trochę filmem ku przestrodze, żeby trochę działał tak jak taka terapia szokowa, żebyśmy częściej zwracali uwagę też na bliskich nam ludzi. Dlatego, bo oczywiście z jednej strony jest to historia o trudnej relacji córki i matki, które bardzo dużo czasu spędziły pod jednym dachem i właściwie są ze sobą związane, sklejone, ale z drugiej strony też jest to historia o tym, że będąc tak blisko kogoś, możemy nie mieć dystansu i nie zauważyć pewnych rzeczy, które no, mogą sugerować na przykład, że ta osoba jest nieszczęśliwa, że przeżywa jakąś depresję. I tutaj ta opowieść, te zbliżenia, to są właśnie dlatego nie jest to film zatytułowany Bliskość, tylko film, w którym te zbliżenia są to chwile, są to momenty, kiedy te kobiety się rozumieją, kiedy się czują, ale jest dużo tych, kiedy są kompletnie osobne. O pani Ewie Wiśniewskiej właściwie myśleliśmy od samego początku, kiedy jeszcze z Wojtkiem Kuczokiem pierwsze prawki scenariuszowe pisaliśmy, dlatego, bo zależało mi, po pierwsze uważam, że to jest znakomita aktorka, która nie dostaje ciekawych propozycji filmowych i to jest dla mnie zaskakujące. Można ją oglądać w Teatrze Narodowym w kilku spektaklach, chyba bodajże teraz w pięciu. I naprawdę to jest wielka aktorka, która nie ma takiej możliwości pokazywania się na dużym ekranie, więc bardzo się cieszyłam, że przyjęła moje zaproszenie i że się zgodziła zagrać, ale też chodziło mi o to, żeby to była osoba z temperamentem, żeby to była kobieta, która będzie miała w sobie dużo wrażliwości, ale również dużo stanowczości. W przypadku Joasi, w przypadku mojej bohaterki filmowej Marty, czyli córki, szukałam takich cech jak pewna delikatność, niewinność. Zależało mi na tym, żeby ta bohaterka była jedną nogą w dorosłości, ale drugą nogą jeszcze w dzieciństwie. Ona właściwie cały czas jest dziewczynką i w związku z tym też budują się takie różne paradoksy, że na przykład matka mówi, że nie może mieć swojego dziecka, bo jeszcze właściwie nie stała się osobą dorosłą. Ona buntuje się przeciwko temu, ale właściwie swoim zachowaniem, często bardzo niedojrzałym, potwierdza te słowa matki. Więc no, chciałam też, żeby to była historia o trochę przewrotna, żeby nie wszystko było takie, jak nam się po prostu wydaje. No bo życie też takie jest, że często źle odczytujemy pewne sygnały, a potem nagle się okazuje w konfrontacji, że dana sytuacja znaczy, czy niesie z sobą zupełnie coś innego. Przez długie lata byłam dosyć ostrożna, jeżeli chodzi o pisanie, bo nie mam jakiegoś warsztatu szczególnego, nigdy nie brałam żadnych, nie brałam udziału w żadnych kursach pisania scenariuszy. A też w szkole filmowej nie jest aż tak duży nacisk, w każdym razie wtedy, kiedy studiowałam, nie był tak duży nacisk kładziony akurat na tę dziedzinę, a to jest zupełnie inna dziedzina twórczości. Natomiast tutaj wydawało mi się, że dobrze będzie o tyle, że ja przyniosłam tę historię, że właściwie ona gdzieś wyrosła ze mnie. Wojtek bardzo entuzjastycznie podszedł do tej współpracy, natomiast no, tutaj potrzebny był też, myślę, kobiecy punkt widzenia w konstruowaniu tego scenariusza i bardzo sobie cenię tę współpracę. Naprawdę uważam, że świetnie nam się pracowało. Ja bardzo wierzę w ogóle w teamy, to znaczy my się kiedyś, te 10 lat temu, bo to od Pręg już minęło 10 lat, spotkaliśmy, okazało się, że gdzieś bardzo podobnie myślimy, że mamy chyba ten sam typ wrażliwości, że jesteśmy bardzo emocjonalni. No może Wojtek Kuczok jest troszeczkę bardziej introwertyczny, Marcin Koszałka jest bardziej podobny do mnie, my jesteśmy
chodzącą emocją właściwie, ale to powoduje, że my się po prostu na planie rozumiemy w pół słowa. I naprawdę często nie musimy sobie zbyt wielu rzeczy opowiadać. Też myślę, że mamy podobne wyczucie plastyki, więc jeżeli chodzi o kompozycję na przykład kadru, to ja po prostu ufam Marcinowi. I to jest właśnie taka relacja oparta na zaufaniu. Ufam Adrianowi, ufam moim współpracownikom, także wiem, że oni staną na wysokości zadania i że też będą robili wszystko, żeby ten efekt był zadowalający. Katowice to jest moje rodzinne miasto, więc bardzo chciałam osadzić tę historię właśnie w Katowicach, konkretnie w tym mieście. Bardzo się cieszę, bo władze miasta szalenie nam pomogły i finansowo, i w ogóle przyczyniły się też do tego, że mieliśmy właściwie, no, mogliśmy wszędzie wjechać. Natomiast Katowice się bardzo zmieniły i właściwie ja rosłam razem, obserwowałam te wszystkie zmiany i dla mnie dzisiaj Katowice już są właśnie nowoczesne, już są miastem takim na wysokim poziomie, też jeżeli chodzi o obiekty, o architekturę. Także no, chciałam pokazać ten piękny Śląsk, chciałam pokazać, że jednak my mamy też ciekawą architekturę, że mamy ciekawe miasta, żeby to osadzić po prostu w takim kontekście. Autorem tego plakatu jest pan Andrzej Pongowski, którego pracę uwielbiam i w ogóle czuję się naprawdę szczęśliwa, że się zgodził stworzyć plakat do tego filmu, bo nie chciałam, żeby to były zdjęcia aktorek. Zależało mi na tym, żeby on działał, żeby to był znak, żeby to był pewien symbol. I tutaj mamy postaci obu kobiet, matki i córki, które się obejmują, ale właściwie to, co mi się najbardziej podoba w tym plakacie, że tak jakby odbierały sobie trochę ciała, jakby części z nich nie było. I wydaje mi się, że to po prostu działa jako taki mocny znak. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich na film Zbliżenia. Myślę, że będzie to ciekawa pozycja zarówno dla matek i córek, jak i dla mężczyzn, ponieważ jest to również historia o tym, kiedy mężczyzna kocha kobietę. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że każdy odnajdzie coś istotnego dla siebie.